Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, dalszy ciąg Baldur's Gate 3. Mugox powiedział w komentarzu, żeby spróbować przeciągać przedmioty i że to rzeczywiście działa. Musimy odstawić ten miecz z powrotem na ołtarz i wtedy się świeci dalej. Nie wiem, dlaczego ta tabliczka się świeci i nie wiem, co możemy na pozostałe ołtarze położyć. Wiem, że jeżeli położymy coś złego, to ten przedmiot do nas wraca i zadaje nam obrażenia. Więc pewnie jest jakaś logika w tym, co tu można położyć na ich ołtarze czy coś, ale nie mam pojęcia. Więc let's get going. And move. Tell me, Gale, what is your interest in the astral plane? Time. Or rather, the absence of it. In the astral plane, everything is eternal. It will be my home soon enough, should Vlakith will it. Co? Nie wiem, o co jej chodzi. Dobra. Strażnik wiary. Domyślam się, że może nas zaatakować. Tutaj mamy jakieś zejście na dół. Dobra. Możliwe, że nie będzie zachwycony, widząc kapłankę Szar. Możliwe, że drzwi są zamknięte. I wygląda na to, że są również zablokowane. Więc chyba nie ma sensu tędy tym chodzić. To jest rozpadająca się ściana. Możemy spróbować z tamtej strony coś zrobić. Dobra. Coś tu mamy? A to, że nic. Dobre pytanie, co to jest? Dobra. Serduszko. Cześć. The Guardian of Faith spell. And a remarkably long-lasting one at that. Zdecydowanie. O, mamy ceremonialny topór bojowy. Możliwe, że to jest to, czego potrzebujemy. Pewnie nie będzie zadowolony, że to weźmiemy mu spod nosa. Tak myślał. Dobra, co ty masz? W pobliżu jest nieprzyjaciel. Utrudnienie w testach ataków dystansowych. Nie, to nieważne. Tymczasowe wrogie nastawienie. Jeżeli pozbawisz tę istotę przytomności, wycofasz się z walki, może ona mieć do ciebie pretensje, ale nie będzie cię więcej atakować. KP20. Nie ma dobrych rzutów obronnych. A co jeżeli odstawimy ten miecz z powrotem? Nie wiem. Nie chcę sprawdzać. Gale, cofnij się trochę. Ojejku, źle kliknąłem, sorry. A dobra, nie miałem tego na myśli. Dobra, załadujmy mu ognia, bo nasze postacie będą ciężko miały, żeby w niego trafić. Dobra, magiczne pociski chyba będą lepszą opcją, bo ładne obrażenia nie wymagają przejścia przez kafę. Dobra, dajmy sobie śpiew. Chociaż szkoda mi. Co ty możesz mu zrobić? Odepchnięcie, obalenie.
Potężny atak, który może powalić przeciwnika na ziemię. Ok, spróbujmy go powalić. Łatwo go zabiłaś, co? Dosyć łatwo. Dobra, nic więcej ciekawego chyba nie mają. Co, ochrony przed energią? Zwój piór spadania. Poza tym nic ciekawego. Możemy odblokować te drzwi? Chyba nie. Dobra, zobaczmy ten topór. Tutaj. Perhaps oration suits you more than battle. They're not mutually exclusive. Weave is served best with a dash of eloquence. Eager for battle. Objective noted. Dobra. Był jeden. Tak, ten ma miecz, ten ma młot. Młota nie mamy. Ten ma nie wiem co, coś nie mamy. Ten ma nie wiadomo co, więc topór powinien do niego pasować. Zobaczmy. Najwyżej patyczek oberwie. Okej, działa. Możliwe, że są jeszcze dwa inne przedmioty ceremonialne, które trzeba w takim razie ustawić. Dobra, no to szperajmy dalej. Dobra, przy okazji staniesz malutkie leczonko. W sumie sami nie wiemy, czy serduszko nami przed nami czegoś nie ukrywa. Chyba, że sama nic nie wie więcej, biorąc pod uwagę, że im kasują pamięć z byle powodu. A, psa? Pierścień jakiś? Nie wygląda na to, że był ceremonialny. That expression must sound curious to a Gith Yankee ear, given the way they're birthed. Okay. Askel Stockhold, Dawnmaster, from death, life. Zobaczmy, co miałeś. Miałeś przy sobie może jakiś ceremonialny przedmiot? Złoty naszyjnik, zarzewiała buława. Nie przypominam sobie, żeby Stockhold... A może był tam Stockhold? Tu spoczywa miłowany mistrz świtu Stockhold, pochowany z ceremonialną buławą na cześć wielu lichszych buław, które dzierżył za życia, czyszcząc nasze ziemię ze zła. Weźmiemy. Reszta może sobie zatrzymać. Był tam jeden gość z młotem. Queen Blackith. What tales of her reaches are terrifying. I suppose that's not how you would describe her. Blackith is unity, fear and beauty, life and unlife. Eyes like onyx, teeth like daggers. There is none more perfect. Sounds vile. I assume the meaning of perfect was lost in translation. Jest jakaś rozpadlina. Directly. Czy możemy w nią przywalić jakimś czarem?
Nie. Gdybyśmy tam skoczyli. Tak, miejsca, ścieżka zablokowana. O, tu jest zejście. Best be on my way. Elegancka skrzynia. Eliksiry, lodowa strzała. Ale nic ważnego. Wszyscy idą? Oczywiście, że nie. Oh, I have the magic touch. These things have stayed interesting. At the ready. Chyba to się stało memem w społeczności Baldur's Gate, że towarzysze nie potrafią skakać. Dobra, czy my już tu byliśmy? Tak. Jesteśmy z powrotem przy wejściu. Coś może musiałem pominąć. Dajcie mi moment, pokręcę się po okolicy. Nie znalazłem żadnych dalszych ceremonialnych przedmiotów, ale znalazłem przejście dalej. Tutaj w tej komnacie, w której walczyliśmy z kotami. Tutaj trzeba wskoczyć. Tutaj? A potem tutaj. Mam nadzieję, że reszta naszej drużyny też będzie w stanie to zrobić. Pięknie. Jestem z was zadowolony. Dumny. Dobra. Co my tutaj mamy? O tym, że nic. Jeszcze więcej nic. Starożytny świat, wojownik Githyanki. Okej, ciekawe, czy ta tabliczka służy, może służyć do odcyfrowania Orfeusza. Na kamiennym dysku wytrawiono runy Githyanki. Poniżej zamieszczono tłumaczenie w języku wspólnym. Położenie dogodne, blisko drogi, ale w odosobnieniu. Budynek wygląda na dobrze ufortyfikowany. Obrona minimalna, prawdopodobnie miejsce kultu religijnego. Przestrzeń pod dostatkiem, dużo miejsca ukrytego pod ziemią. Przedostanie się niepostrzeżenie do środka nie stanowiło problemu. Doskonałe miejsce na szkółkę. Sugerują jak najszybsze zajęcie. Greeting. Nie ma żadnej opcji z nią, żeby o tym porozmawiać, więc domyślam się, że to tyle, jeżeli chodzi o tą tabliczkę. Dobra. To co my tutaj mamy? Zardzewiałe miecze i sztylety, które nam się nie przydadzą. Olbrzymi orzeł. Mam rozmowę ze zwierzętami, jakby co. Ceremonialny młot bojowy. O, tego szukamy. The plucked one. It speaks to me. Help! Nie zrobię ci krzywdy, chciałem ci się tylko przywitać. What a terrible idea! Get away! What a terrible idea! Go away! A może gdybym jednak? Ew, it smells! And it does weird noises. Make it stop. To nie było miłe. Wyzwanie posiłków. Co gdybyśmy rzucili przyjaźń zwierzęcą?
Albo możemy to inaczej zrobić. Which way to the nearest library? Gale. Masz niewidzialność. Ciekawe, teraz nas zauważył. Always room for more. Zauważyli. Dobra, spróbuję to jeszcze raz zrobić. Myślę się, że podniesienie przedmiotu kończy niewidzialność i w tym jest problem. Czy mamy ulepszoną niewidzialność? Bo jej nie braliśmy. Możemy spróbować też rączki użyć. Albo możemy spróbować przerzucić przedmiot podczas niewidzialności. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Nie. Wy nie. Może ich zauważyło. Skręcane pnącze. Okej. Okay. Teraz mnie nie widzicie. Okej. Okay. To kończy niewidzialność. Nie, bo myślałem, że jednak drużynę zobaczyli. Dobra, to jeszcze raz spróbuję przerzucić przedmiot, tylko rzucić nim. Zobaczę, czy to kończy niewidzialność. One day I'll catch a break. You're clearly not wanted here. Better find some place. Okay. Już sobie idę. Już sobie idę. Już idę. Już mnie nie ma. Widzicie, nie ma problemu. Nie żebyśmy nie mogli zabić tych orłów, ale... No bądźmy mili. Wits and blades, always sharp. No. Teraz mi... Dobra, momencik, zrobię to jeszcze raz. Dobra, ostatnie podejście. Przerzuciłem aż tutaj. Włączymy ukrywanie się. I zobaczymy, czy teraz cię będą obrazić, jak weźmiemy. Nie. Zwycięstwo. Próbowałem też kombinować z magiczną dłonią, ale kiedy magiczna dłoń tylko rzuciła... tym młotem, to od razu się na nią rzucili. Więc to nie było żadne rozwiązanie. Ciekawy malunek. Dobra. Jak możemy tam dostać się? Wygląda na to, że mimo wszystko musimy przejść przez teren. Momencik, czy my już tam byliśmy na dole? Tak, byliśmy. Nie zauważyłem, że tam jest przejście. Poplątane korzenie. Czy są tutaj jakieś poplątane korzenie w tym kierunku? Chyba nie. Dobra, czy możemy jakoś tutaj przeskoczyć? Chyba nie. Dobra, dajcie mi moment, poszukam drogi. Dobra. Trzeba było rzeczywiście wrócić się tędy. Albo przejść obok orła. Przy okazji, nie nagrałem tego, ale
trzeba było mu rzucić perswazję na niego, żeby pozwolił nam przejść obok. I nam pozwolił po prostu przejść. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Znajduje się za daleko. Co nasza... Co nasza drużynowa patyczka na to powie. Jeszcze więcej jest? A nie? Stare rejestry konserwacyjne. Nie wiem, czy tam zaglądaliśmy. Możliwe. Dobra. Szkielet? Co ciekawego? I malowana skrzynia. Hełm świętej lancy. Zmieszczenie grzeszników. Istoty, które wykonują nieudane testy ataku przeciwko postaci strzelającej ten hełm, muszą wykonać rzut obronny na kondycję, bo odnoszą obrażenia od światłości. Okej. Okay. To byłoby chyba dla ciebie upgrade'em, jaki ty masz teraz hełm. Zwiadę rzutów obronnych przeciwko czarom. Nie wiem, jak duży jest ten rzut obronny na kondycję, o jakiej stopni trudności. Zobaczymy. W zależności jakie to jest stopnie trudności tego rzutu obronnego, to może być albo ciekawe, albo kompletnie nieprzydatne, jak inne przedmioty, które już się spotkaliśmy. No dobra, wygląda na to, że nadal brakuje mi jednego przedmiotu, więc... Nadal szperam. Dobra. Tutaj jest zeskoczenie na dół. Czyli zejście na dół. Używajmy polskiego. Zbiórko spadanie. Możemy tutaj zeskoczyć. Możemy. Przy okazji tu jest przejście z tego pokoju. Z relikwiami. Jak ktoś nie ma piórko spadania, to wystarczy z tamtego pokoju po prostu przejść. I dalej tutaj. Nie wiem, czy nie przegapiłem jakiegoś przedmiotu ceremonialnego, czy nie. Zobaczymy. Na razie tylko tutaj możemy iść. Łamek boskiej kości, to już chyba trzeci, więc chyba powinniśmy być w stanie zrobić przedmiot z tego. A raczej eliksir. Co jeszcze więcej mamy? Nic ciekawego. Dobra, tu jest... Zaraz tym barykadą się zajmiemy. Pytanie, czy tędy mogliśmy przejść wcześniej? Nie jestem pewien. Dobra, kogo brakuje? Dobra, wszyscy są. Serduszko, barykada. Barykada. Dobra. Wykaz ofiar. Wykaz żywności ofiar przynoszonych do klasztoru oraz ich podział między potrzebujących. Cokolwiek więcej? Woda. Chyba tyle, co? Ekstrakty, reguła trzech. Bla, 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 bla. Wrażenie mi, które jest zajęciem najwyżej ekscytującym, jak przyjmę najbardziej reguły trzech. Większość składników elektrycznych można trudno znaleźć same zapalenie. I wtedy trzy takie same składniki tworzą ekstrakty. Świetnie. Już to wiedzieliśmy. Nic ciekawego. Okej. Okay. Kim jesteś? Talking statues are never a good sign. Keep them busy.
forgive me. We have to fire the lance. Okej. Przejdziemy to, dostaniemy po łbie. Kazi, tutaj już byliśmy na górze. To jest kolejne zejście. Keep them busy. The thunder forgive me. We have to fire the lance. Nie jesteś zbyt ciekawe. Stand your ground. Keep them busy. Dobra. To tyle w tej części. A ta powinna nas bardziej interesować. Księga gości klasztoru Jutrzenki, święta krew Latandera. Wykaz imion wszystkich gości przez lata przybywali do klasztoru Jutrzenki z pielgrzymką. Kończy się na roku upadku klasztoru. The blood of Lathander spilled in holy battle with Samaster. Immortalized here for all to worship. So they kept the blood of Lathander here. No wonder it was looted. Nie wiem, po czym doszedłeś do wniosku, że została zlutowana, ale okej. Drzwi otwarte. Co tu mamy? Mikstura czytania myśli, święta krew jego tom drugi, Paladin Beside. Święta krew jego tom pierwszy, Paladin. Mistrz świata Dovahr. Chyba, że w tych księgach byśmy doczytali coś więcej o tych świętych. Jednego nam tylko jeszcze brakuje. Jego przedmiotu świętego. Ale to może w międzyczasie jakoś zrobię. Nie widzi mi się póki co czytanie. Miecz długi Gitianki. Wykaz wpływów. Na kamiennym dysku wystawiono wytrawiono runy Gitianki, ponieważ je zamieszczono tłumaczenie w języku wspólnym. To inwentarz rzeczy odebranych przez Gitianki latanderskim mnichom po zajęciu klasztoru oraz wykaz najcenniejszych przedmiotów odesłanych do Tunarach. Okej. Czyli byli sobie spokojni mnisi Latandera, którzy mieli swoje artefakty, raczej relikwie, którzy sobie żyli tutaj spokojnie. Przyszły patyczaki i powiedzieli, fajną macie tę miejscówkę, zajmujemy ją. Na kamiennym dysku wytrawiono runy Gitianki, poniżej zamieszczono tłumaczenie w języku wspólnym, to kronika zajęcia klasztoru Jutrzenki przez oddział Gitianki. Znaleźliśmy sporo zapasów, w tej okolicy jest pod dostatkiem zwierzyny łownej, zagnieździły się tu gremiszki, ale nie będą stanowić kłopotu, a wręcz odstraszać nieproszonych gości. Miejsce to zwano klasztorem Jutrzenki, wygląda na to, że mnisi mieli upodobanie do podziemi. W piwnicach znaleźliśmy wiele wartościowych łupów, najcenniejsze zostaną odesłane do stolicy, pozostałe sprzedamy. Skarbiec będzie odpowiednim miejscem na biura wywiadu wojskowego, jest dobrze ufortyfikowany i pozwala na skuteczną obronę. Powinniśmy zająć jego inkwizytor Vargos, on będzie w stanie wziąć teren Zynwka Karby Melardarich. Dobra. Świeca Lolf. Dobra, nie wiem, czy nie przegapiliśmy jakiegoś przedmiotu. Ja nic nie zauważyłem, a przechodziłem ten klasztor parę razy w to i z powrotem. Więc może w międzyczasie później jakoś zajrzę do internetu, żeby się poradzić, bo nie mam pojęcia. Czy tu coś mamy? Wygląda na to, że nie. Dobra, no to schodzimy do podziemi.
Patyczaku, przodem. Sentries to arms! Istik, state your purpose quickly. Stand down, Gish. Is it not Vlakith's command to welcome her faithful? I expected no visitors, faithful or otherwise. Why have you come? Wy, Gitjanki, nienawidzicie Illithidów. Mamy dowody na ich inwazję. Potrzebujemy waszej pomocy. Dobra. Przyjaźń. Cyk. We are aware, and it is dire. But of late we've been distracted. Perhaps the news you bring will change Inquisitor Bawargaz's mind. Seek the Inquisitor within. Step lightly, Istik. He's not known for his lenience. I to mi się nie podoba. W sumie im bardziej myślę o tym, co tu robimy, tym bardziej mi się nie podoba. Oceniam tak na 90% szans, że jeżeli powiemy im, że mamy niezniszczalną pijawkę w mózgu, to stwierdzą, że najłatwiejszym tokiem rozwiązania będzie po prostu zabić nas, a nie nas wyleczyć, więc... Zobaczymy. Właśnie, może macie coś do pogadania z nami? Zelota. Stop meddling where you aren't wanted, Istik. Istik! Spadaj, Inua! What if they don't find the weapon? Do we even know it? An Istik? Okay. But you can't be here. I can't be seen with you. That you cry. Quanirel, the Inquisition had more to worry about than who you talk to in the corridors. Właśnie, Enwa. Spokojnie, szukam tylko waszego dowódcy. Jeżeli macie jakieś spiski za plecami, kompletnie mnie to nie obchodzi. See? I told you. Nothing to worry about. She's in her quarters. Through those doors. Które drzwi? Tamte drzwi? Dzięki za pomoc. Enwa. This imposing portrait depicts a powerful Githyanki warrior, undeniably regal in her mien. Vlakith herself. She is both the sun that blinds us, and the void that contains us. Praise be! In the corner of the painting is a small symbol you can't quite place. Na rysunie portrecie na wątrasz? Co? Przyjrzyj się bliżej symbolowi. 21. Raczej to nam się nie uda. A może? You recall stories of a prince riding a comet just like this one. With sudden clarity, you realize it's the symbol of Orpheus, a forgotten hero from the tales of your youth. The sign of Orpheus? Blasphemy! Would I could quarter the vandal myself! This Githyanki looks different from the others you've seen here. The way her stark white skin stretches over her sharp features gives her a distinctly otherworldly aspect. Dlaczego mielibyśmy narysować na portrecie nową twarz? Nie rozumiem. Zdecydowanie ma nos Voldemorta, jak reszta patyczaków. Możemy dorysować jej wąsy, a nie nową twarz? Cześć. Not now, Kachuki. We're busy. A dobrze się bawicie, mogę się przyłączyć? What do you say, Rajak? Shall we play with the Istik?
Yeah! Let's play! You lose, Kachuki! Go play by yourself. Focus. To jest najmilszy patyczak na świecie. Najbardziej miły patyczak na świecie. If I'm seen speaking with an istik, Captain Thurizin will never let me join the patrol. O, świetnie! Gadajmy więcej. Let's see what this does. Infirmeria. Infirmeria to chyba również jest jakieś słowo po polsku, nie wiem. Ale nie jestem w stanie powiedzieć. To jest Zistik? Jak wyglądają wasze dowódcy? Nie. Nie, chyba jesteśmy w złym miejscu. What are you doing? The Zathisk is not a child's plaything. If you require its services, speak to me. Otherwise. Okay. Potrzebujemy chyba twoich... Parasite. Take it. It might be useful. Od kiedy artefakt zaczął do nas mówić? Nie rozumiem. You were interested in the Zathisk. Do you have a question? Or are you just going to stand there gawking? Aleś ty brzydka. I'm a child of Gith, not discarded rat flesh. Am I not due your respect? Perhaps. Perhaps not. Let the Istik with you speak. And I will decide what respect you're owed. Taka otwarta... Taki otwarty patyczek. Czego masz nadzieję się dowiedzieć, badając to stworzenie? Nothing your kind is capable of understanding. The better question is, what brings an istik to my infirmary? Infirmary to coś w rodzaju szpitalu. Czy raczej... Było jakieś polskie słowo, które to określało, ale mam je na końcu języka. Dobra, nieważne. Trzeba mi powiedzieć, że mam w głowie kijankę. Ale nie, może tego nie róbmy na razie. Spróbujmy perswazję. Po prostu lubię dowiadywać się nowych rzeczy, a ty wydajesz się właściwą osobą, żeby o to zapytać. I have no desire to teach. Though your request is understandable. You do not gain true knowledge by demanding it of others. It must be earned. Let's see what knowledge your labors have borne so far. Tell me, what is your understanding of ceramorphosis? Mam wiedzę z pierwszej ręki. Popatrz na nią pustym wzrokiem. Dobra, powiedzmy, że zostaliśmy zainfekowani. Zobaczymy, jak na to zareaguje. I suspected as much. Though I am fascinated that you've retained the ability to lie about it. You aren't the first istik to require my treatment. Though you're the most lucid by some margin. Either your tadpole is special, or you are. We must find out which. Go to the Zathisk. I will ensure you are cured. O, serio? Co zrobi ze mną Zathisk? It will relieve you of the specimen lodged in your cerebral cortex. What else? It will be worth it, I assure you. Even if Yankee rarely experiences Zathisk. Ciekawe. You are very lucky, Istik. Póki co wszystko się opierało naszej kijance, więc zobaczmy, jak patyczakowy wynalazek sobie z nią poradzi. The device is strange, made of taut flesh and pockmarked metal. It waits for something. The Zathisk. Vlakith's purity distilled.
My duty. My right. Ty pierwsza, Lezael. Zasługujesz na to. Praise Vlakith. Let it be done. Sit, child. Let the Zaythisk end your suffering. To nie brzmi zachęcająco. You must focus on the parasite at all times. The Zaythisk will do the rest. Chyba nie jest zbyt przekonana. An unseen blade cleaves your mind in two. Impossible pain sears your bones and body in concert with Lazel's. The Zaythisk's psionic forces batter Lazel's thoughts. There is no chance she will survive this unscathed. Vlakith Tavkinazin! Vlakith Tavkinazin! Yes, child! Speak the Tlakit! Meditate on its verses! You feel Lazel's mind rip and rupture. Is this purification? Is this the cure? Hmm. Perswazja. Wyjdź stamtąd, Lazael, to męczarnie cię zabije. Albo, przywołaj swojego pasożyta, pokaż Lazael, co może stracić. Wytrzymaj, Lazael, uzdrowienie jest warte tej męki. You share in Lazel's agony. Every cell within her skull bursts into a constellation of fragments, sorted and reassembled. Lazel will die if she remains. Yes, child. Jamar, Zalar, Vlakith, call to your queen. My queen, hear me! That thing's killing her. Your vision narrows. You sense myriad specters of Githyanki past. This is their fate. This is their anguish. Poszukaj odpowiedzi w Zaythisk. Co to była za wizja? To 521. To się nam nie uda. Nie będę tego przerzucał. The pain is too great. The visions flicker and refuse to come into focus. Nie trać koncentracji, Lazael. Uzdrowienie jest już blisko. Yes! Relieve me, Vlakith! Logical! Yes, child. Face her will. Your marrow quakes within your bones. Behind the pain, a new sensation rises. Power. Remove her! Skoncentruj się, spróbuj przeładować urządzenie mocą. Zaczerpnij mocy z Zaythisk i przejmij ją dla siebie. Myślałem się, że nie będą to nam za... Dobra, jedziemy dalej. The parasite. I still feel it.
I am Githyanki! I will not be Geich! My life's work gone! And yet she lives, and so does her parasite. Her voice cuts with a fanatical edge, an obsession bordering on mania. If there's a chance the parasite lives, she wants it. Żeby ją oszukać. Tak, nie chcemy z nią więcej problemów. Mylisz się, spójrz jej w oczy, widzisz? Pasożyt nie żyje. Really? Then all this destruction was a symptom of its power? Incredible. I am disappointed that we could not extract it alive. It would have been an exceptional specimen. In any case, the problem is resolved. Leave me. I must salvage what I can. No! I followed the protocol! I must be cleansed! That was too close. You were lucky I was there to save you once again. Okej, to nie ja byłam w tej maszynie. Ale... okej. Dobra, pójdźmy gdzieś... jakieś ustępne miejsce. Kompletnie mnie nie dziwi, że kolejny lek na kijankę zawalił. Protocol. I kept to my faith. Yet the Zathisk might have killed me. Someone must have tampered with it. An aberrance I can't begin to comprehend. Kto mógłby manipulować urządzeniem? There must be a Sharlak in this creche. A traitor. The sort that is hunted, slaughtered, and erased from our histories. Few would dare dishonor their queen. Fewer still would be so brazen. Now hurry. We must go to the Chirai and inform him of the Zathisk's tampering. Może to nasz artefakt zamanipulował tym Zathiskiem. Może ta kijanka rzeczywiście jest niezniszczalna i wasze metody były nieskuteczne. Nie mam pojęcia. Twoje wytłumaczenie tych zdarzeń jest najmniej prawdopodobne, ale zobaczymy. Cóż, myślałem, że dzisiaj się pożegnamy z panią Patyczek, ale jest twardsza z niej sztuka niż myślałem. Dobra, trudno. Jest zawsze następny raz. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.